Siema widzowie, dzisiaj jak widzicie po tytule reanimujemy opryskiwacz, można powiedzieć, że nowy nabytek od wuja Daniela. Mamy tu parę części z firmy Zenox, ja wam zaraz tu pokażę. Zboże rośnie, jak widzicie. Nie zdążyłem zrobić na jesień oprysków na chwast. Wałeczek mi przyszedł z Zenoxa, firma AGTech. Wał przegubowo-teleskopowy i co? Przyda się na pewno do obsługi sprzętu. Sorry, że palce wkładam, ale kamerę ma Stachu, a na drugą starą kamerę nie ma pasek. Warsztat rozłożony, mobilny w polu, bo rozłożone mam lance, nie chcę tam wjeżdżać pod garaż. I co? Przerabiamy sobie, już rozebrałem cały opryskiwacz, jak widzicie. Wszystkie węże, ten uchwyt muszę sobie przerobić. Ten uchwyt zrobię tak, żeby był tu wyżej. I tak, z firmy Zenox mamy rozdzielacz sześciosekcyjny, fajny, bardzo, z filterkiem, bardzo podobny do tego starego. Tutaj mamy miejsce na zegar ciśnienia. I co jeszcze miałem mówić? Mamy wąż do opryskiwacza, będziemy zakładać sobie, fajny, 50 metrów aż, także będzie zapasu. I co jeszcze? I końcówki mam. Tylko że końcówki, jak sprawdzałem, niestety są złe. To były stałe ciśnieniowe 0,25. No, byłyby idealne do opryskiwacza. 200 litrów by chodziło na hektar. No ale cóż, damy sobie radę, bo to są... Mam tu oryginalne, sobie w wodzie tu moczę. Nie wiem, czy będzie widać. Hardy 4.1.1.18. One mają wydajność cieczy, jak z tego co znalazłem w internecie, przy dwóch barach 1,02 litra przy dwóch barach. I pytanie teraz, czy ciapkiem jeździć piątym biegiem, czy nie? Zobaczymy. Bizonik stoi pod dachem, widzicie, jeszcze niedokończona wiata. Jak zawsze, czasu nie ma na nic. I co? Ja sobie będę ciął. To uchwyt sobie zetnę. Profil tu wspawam. Wyżej ten uchwyt, to go zetnę. Przewiercę go i zobaczymy, co z tego będzie. Także widzimy się za chwilkę w sumie, bo nie mam z tej opaski na głowę. Nie ma opaski na głowę i będę sobie działał i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Kamerka czysta. Czysta. Mamy następny dzień. Założone. Trochę było przygód. Testowałem wszystko mokre, bo nie składałem, zaraz na złożonych lancach testowałem ciśnienie i jak to pryska na tych końcówkach. No, ustawiłem sobie to wstępnie. O, pryskiwacz już prawie pełny. No ile to będzie? Ze 300 litrów? No tak, 300 litrów wlałem, wleję 300 litrów na cieczy, żeby mi nie brakło i na hektar. Nie, jeszcze. Jeszcze? 250? 250 litrów, dobra, nawet będzie więcej jak 250 litrów. Bodzio, uciekaj. O, to mój piesio i Ola. Zakręcamy. Środki mi przyszły, czym będę pryskał. To jest Stabilan, zamówiłem, Modusa. Stabilan, Modus, Tarczan One. No jeszcze ma mi coś przyjść. Nie będę bardzo inwestował w tę grzybkę. Te bukonozol tu mamy. No bo chciałem trzy zabiegi zrobić tak naprawdę ochrony roślin. Zamiast jednego mocnego to trzy zabiegi i zobaczyć, jak to wyjdzie. Stabilan sobie zamówiłem, no Modus i na... I to najważniejsze, bo mokro było na jesień, na wiosnę się znowu nie dało wjechać. Będziemy ładować. Chodź, będziesz nagrywała. No to idź odprowadź psa. No tak. O, sobie tu ustawię kamerkę, jak będziemy widać. Czekajcie, magnesik mam od Stacha wziąłem, bo opaska nam strzeliła. Atakujemy z tym środkiem. Ja sobie to tak ustawię. Wsypujemy i załączamy mieszanie. Zobaczymy, co z tego będzie. Czekaj, jakby to rozpuścił w wodzie.
Zobaczymy. Jak to się rozpuszcza w ogóle. Nawet, że nawet. Dobra. Postawię sobie. Ciężko się nagrywa bez opaski. Testy zabytku, można powiedzieć. Nie wiem, czy nie pojadę popryskiwacz Biarskiego. O, mój operator przyszedł, możesz mi nagrywać. No tak się widziałaś, nie widać. Weź tam. No. Ale to mogę wódkę zostawić przed domem? No, ale musisz tego zanieść. Ale on nie chce wejść do domu. No jak się nie chce? No nie chce, no. Teraz tego zaprowadzisz. Robisz sobie chwilę przerwy. Zaraz, zmieszam mieszanie. Opryskiwania. Opryskiwania. Mieszanie środka. Co ja z tobą mam? Co ja z tobą? Ej, to się toczy! Mój kamerzysta. Mój kamerzysta. Zobaczymy, robi się ciecz. Zobaczymy, co z tego będzie. Co nie? No, miałem być kamerzystą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak najwyżej upali, to będą żniwa za miesiąc. Akurat bizona przepalimy. Piękna pogoda na opryski. Bałagan nie ma miłosierny. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Testy. Od razu w polu. Co nie? Masz, nagrywaj. Dobra, zaraz widzimy się na polu. Kamerzysta będzie nagrywać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tych jej nagrań. Niewiele. Gaś to. Będzie odcinek 4 minuty. Zobaczymy, co z tego termina będzie. Czy egzamin się uda prysnąć na 250 minut. 250, o wujek wraca z lasu, to was. 250 litrów jest wlane, czy starczy na 80 darów, znaczy. Karol sobie pojechał i sobie pryska. Mogę wam pokazać ładne widoczki. Tam będziemy patrzeć, jak pryska. Ile można, nie? No to ładne słonko. Wszędzie zielono. Kwieci nam się w tym roku udą. Na tym polu mniej, na tym polu jest mniej trochę chwastów. Już tu gdzie Karol pryska.
Oby. Co? Oby. Nie będzie to mało teraz. Tankujemy drugą sztukę, lejemy, walimy opryski. Uła, 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 uła. Jak to będzie powiedział? Uła, uła. Nie zaplanował łąkę tu. Jęczmień przejemy chyba. To powiedziałby Kobi, że niepotrzebnie planował. Jak nie wie, ale tu na pewno jest przystanek, dlatego dzięki tego jebałeś po łąkę. Mówiłem to oraz. Dobra, no to co, one lubią randap? No co, one lubią randap? Nie wiem, ale za jak się roślinki błyszczą mokre. No. Bo będzie wolne. Jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. Dobra, gaś na to. Atakujemy już. Bez Oli, bo Ola się szykuje na wyjazd. Tak to wygląda. No na razie idzie. Zobaczymy, na ile teraz wyjdzie ten